Jest z nami Michał Wlazło, dobry wieczór. Cześć. Michał, gala MMA Attack, powrót na rynek. Cieszysz się z tego powrotu? No bardzo się cieszę, bo nasz zawodnik walczy już w co-main evencie. Bardzo dobrze. Zgadza się. Nie ukrywam, że chciałbym, żeby zawodnik wasz, czyli Mateusz Murański, był głównym tematem naszej rozmowy, ponieważ no, jest sporo tematów związanych z rodziną Murański, z Mateuszem. Słucham. I dlatego, słuchaj, zacznijmy od poprzedniej walki. Walka z Arkadiuszem Tańculą. Arkadiuszem Tańculą, niestety przegrana. Jak oceniasz postawę Mateusza w tej walce? Wszyscy widzieliście, jak było. No to jest sport. Raz pójdzie, raz nie pójdzie. Zawodnicy, którzy są zawodowymi fighterami, raz mają lepszy, raz gorszy dzień. Po prostu nie poszło. Mogę tylko zapewnić, że na tą walkę teraz jest odmieniony. Były, Michał, takie głosy, że był jakiś zgrzyt na linii trener-zawodnik. To jest prawda? Nieprawda. Ja sobie czegoś takiego nie przypominam. Z Robertem Zabrzesistem też nie było. Są jakieś pierdolone plotki po prostu. Ja bym się tym nie sugerował. Wiadomo, jak jest w sporcie, po walce musi paść zawsze parę mocnych słów, ale to nigdy nie było nic, żeby nas miało poróżnić. Czyli ucinamy wszystkie plotki, nie ma żadnego zgrzytu, pracujecie dalej. Pracujemy dalej, pracujemy cały czas, jeszcze mocniej. Tak jest. Dzisiejszy przeciwnik, Waso Bakocewicz, doświadczony zawodnik MMA. I walka w boksie. Jak jest Mateusz przygotowany do tej walki? Powiem tak, jeżeli tak jak sparował teraz do tej walki, jeżeli by wyszedł tak do sparingu, to z Arkiem zdecydowanie lepiej by sobie poradził, byśmy mieli naprawdę fajną walkę. No nie udało się, teraz robiliśmy dużo sparingów, dużo się bił, liczymy, że to się przełoży na dyspozycję w klatce. Walczymy z bardzo doświadczonym zawodnikiem, on ma 60 walk chyba na koncie, tak? Więc tutaj zależy nam, aby Mateusz pokazał charakter i dobrą walkę. Mateusz ma już za sobą przygotowania do walki bokserskiej, walczył z Kasiuszem. Tylko Kasiusz miał zdecydowanie inne warunki niż Waso, no bo był wyższy prawie o głowę i cięższy. Zdecydowanie inne warunki i Kasiusz jest typowym pięściarzem. Tutaj boks MMA będzie przeniesiony, czyli całkowicie inny boks. Mateusz jest przygotowany bokserskiej. Jak widzieliście walkę z Kasiuszem, mi się wydaje, że bardzo dobra walka. A mieliśmy wtedy 2 tygodnie przygotowań. Od 2 tygodni się znaliśmy i 2 tygodnie się przygotowywaliśmy. Głównie Robert, tak naprawdę ja w ostatnim tygodniu dołączyłem. Także jeżeli pokażę taką samą dyspozycję, ja będę zadowolony. Mhm. W tym momencie jest duża różnica wagi. Mateusz około 100 kg, Mateusz, tak, Waso 85 bodajże. Uważasz, że to jest atut dla Mateusza? Być dużo cięższy w tej walce? Wiesz co, te 15 kilo to nie będzie robiło różnicy kondycyjnej. Wszystko zależy, jak jest Waso przygotowane właśnie kondycyjnie, jak będzie latał na nogach. Klatka jest duża, to nie jest ring, czyli trochę więcej jest przestrzeni do biegania. No ale jesteśmy gameplanowo przygotowani na wszystkie ewentualności tutaj. Michał, ostatnie pytanie. Czy zobaczymy Cię jeszcze jako zawodnika? Bo nie jeden kibic sobie zadaje to pytanie. Powiem szczerze, co chwilę ktoś się odzywa. Poczekam na jakąś fajną propozycję. Dużo federacji teraz wylatuje. No szczerze powiem, za drobne bił się nie będę, no bo nie potrzebuję. Ja mam z czego żyć. Dobrze, więc poczekamy, zobaczymy, jakby fajna walka się zdarzyła, fajne zestawienie. Za dobrą kasę, czemu nie? Zapraszam do kontaktu na priv. Także słyszeliście, czekamy na tą walkę. Życzymy Dziękuję. Dzisiaj, słuchaj, powodzenia. Tak jest, czekajcie, oglądajcie galę, będą mega emocje. Dziękuję bardzo.